też ma taki mankament, że jest tam luka nad jego lewą ręką, a to potrafi się w walce z Masternakiem zemścić, czego byliśmy świadkami w Mrągowie, jak Insue dostał właśnie ten prawy nad lewą ręką. Podobne warunki fizyczne jednego i drugiego, 187 cm wzrostu Georgia i 186 Masternak. Masternak ogromne doświadczenie na ringach zawodowych, 45 wygranych, 30 przed czasem, 5 porażek. No naprawdę ta lista poważnych nazwisk, z którymi potykał się na zawodowym ringu Mateusz Masternak, robi wrażenie. Choć ten ostatni tak naprawdę poważny pojedynek z Dortykosem, troszkę czasu już upłynęło. No i właśnie, Mateusz Masternak predysponuje swoimi umiejętnościami i wiekiem do tego, żeby z takimi poważnymi rywalami się spotykać. Myślę, że Georgia to jest jednak zdecydowanie półka, może dwie niżej, ale poczekajmy, jak ten pojedynek się rozstrzygnie. Tak, pięściarz Kosowa w tym roku walczył już trzykrotnie z Attilą Koroszem, Maurizio Lovaglio i Iwanem Juchtą. Wszystkie te pojedynki wygrał, no ale to przeciętni pięściarz. Dobre wyprosty Masternaka. Długo rozmawiałem wczoraj z Masternakiem, mówił, cierpliwie czeka na walkę o Mistrzostwo Świata. Ma nadzieję, że się takiego pojedynku doczeka. No i cierpliwie na razie czeka w tym pojedynku, ale on trochę szybciej tak niż wcześniej się przystosowuje do swoich rywali. Po tej wyprawie do boksu olimpijskiego wrócił trochę żwawszy w tych pierwszych rundach Masternak, co na pewno mu trzeba zaliczyć na jakiś plus. Tutaj mało aktywny, ale już widzieliśmy próba prawego nad lewą ręką, właśnie lewego sierpowego w kontrze. To są wszystkie elementy, które nie będą pozwalały rozwijać się tutaj zawodnikowi z Kosowa. Tak, w momencie, kiedy zdecydował się, że wraca jednak na ringi zawodowe, że nie będzie dalej uczestniczył w kwalifikacjach olimpijskich, choć wygrał pierwszą walkę przecież podczas tych kwalifikacji w Londynie, później była epidemia koronawirusa, stoczył w ubiegłym roku dwa pojedynki z Tylerem Mapiką w Tarnowie, wygrał na punkty i przed czasem pokonał Jose Gregorio Urycha pod koniec ubiegłego roku w Łodzi. No jeśli tak będzie Masternak boksował lewym prostym tylko odrobinę częściej, jak robi to od czasu do czasu w tej pierwszej rundzie, no to będzie to dla Georgia krwawy pojedynek. Teraz odprowadził ten prawy zawodnika z Kosowa Masternak odchyleniem głowy. A w tej chwili prawy właśnie nad lewą ręką. No teraz bardzo dobry pomysł, ładna kombinacja. Kończył ją lewym podatkowym i prawy sierp. Prawa, a teraz George jest ranny i trzyma. Trzyma kurczowa. Tutaj nieco cięższy, 91,5 kg, Masternak 9600 na oficjalnym ważeniu. Chyba szykuje się powtórka, czeka na podobną akcję. Masternak teraz schował się bardzo szczelnie za podwójną gardą pola. No właśnie, to jest to doświadczenie z zawodnikami z światowego topu, że ta obrona jest u niego bardzo, bardzo dobra. Masternak nie dość, że dużo widzi, to potrafi w tym momencie, w którym trzeba podnieść ręce w defensywie. Tak jak powiedziałem, większość mniej doświadczonych zawodników robi to odwrotnie. Ręce ma wysoko w momencie, kiedy dochodzi do jakiejś konfrontacji, te ręce opadają. Znowu prawy, na razie jeszcze bez pełnego skrętu wyczuwa swojego rywala Mateusz. Natomiast ten moment przyjdzie. Tak, 15 lat na zawodowych ringach, oczywiście z tą przerwą prawie dwuletnią na boks olimpijski. To już kawał czasu. Był zawodowym mistrzem Europy Masternak. Dobry lewy na tułów i poprawił tam lewym hakiem. To też są dobre elementy w boksie Masternaka, ten ciosy na korpus. Bije dosyć obszernie, ale też mocno. Czas szybko leci, on tym mistrzem Europy przecież został naprawdę dawno temu, bo w 2012 roku. Dobra, dwójka lewy, prawy, bardzo szybka, zmienił wreszcie tempo akcji Mateusz. No i ten prawy z góry ma takie charakterystyczne uderzenie, którym znokautował Nsue w Mrągowie.
Tutaj też próbuje w taki sposób dobrać się do skóry Dżadżajowi. Proszę zwrócić uwagę, jak spokojnie zbił ten lewy prosty Dżadżaja na korpus. To świadczy o jego przeglądzie. Dobrym widzeniu walki. Walczy też, boksuje na dużym procencie skuteczności Mateusz Masternak. Nie ma jakichś pustych, że tak powiem, przebiegów. No, widzimy Masternaka w takiej troszkę innej roli niż ostatnio, bo nie wiem, w którym momencie on ruszy do ataku. Zapewne przyjdzie taki moment. Na razie dużo walczy z kontry. No ale tak naprawdę... Chociaż się ma swoją filozofię przygotowań. Trzecia runda. No, bardzo duża wiedza o metodyce treningowej. Tak, czy to kandydat na niezłego trenera w przyszłości. Świetnie opanowane wszystkie makro, mikrocykle. Widać, że interesuje się tymi elementami. Sam testuje na swoim organizmie. No, że zresztą przez lata trenował też u trenera, który pozwalał na bardzo dużo w tym elemencie. Czyli, Andrzeja Gmitruk, tak, czyli o Andrzeja Gmitruka. Trener Andrzej Gmitruk raczej odciągał od treningu niż forsował na takim treningu tempo. Dlatego zawodnicy, którzy sami potrafili się zdyscyplinować, tacy jak Tomasz Adamus czy Mateusz Masternak, osiągali u niego sukcesy. Byli tacy, którzy do takiego ciężkiego treningu nie przywiązywali dużej wagi i tych sukcesów nie osiągnęli. Kolejny prawy prosty na korpus, bity przez Masternaka, dochodzi celu. Nie zwraca uwagi Grzegorz Malenda pięściarzowi z Kosowa, aby nie był w tył głowy. Dobre to są prawe na korpus, bo one pozwalają Dżadżajowi zapomnieć o tym, że za chwilę będzie prawy na górę. Tak, widać wyraźnie, że Mateusz coś szykuje w tym pojedynku. Minuta 20 do zakończenia trzeciego starcia. No właśnie. Bardzo cenny, bardzo precyzyjny. Już lepiej Dżadżaj zniósł to uderzenie, ale też nie wszedł z takim petem jak wcześniej. Te ciosy jednak będą się kumulowały. Teraz niebezpiecznie zaatakował. Proszę, prawy podbródkowy. Tam przebił się przez gardę tym prawym. Zdał, ale odpowiedź od razu Masternaka skutecznie. Agresywny jest zawodnik z Kosowa. To nie ulega wątpliwości, że on przyjechał tu wygrać. Ale to widać było po jego mowie ciała, czy na ważeniu, czy po zachowaniu właśnie w hotelu. Ja na to zwracam uwagę. Jak rywal, ale jest już prawie na lewą ręką. I teraz moim zdaniem Dżadżaj jest ranny ponownie. No i teraz właśnie myślę, że znaczy jest kolejny prawy. Kolejny prawy, świetny prawy krzyżowy. I wycofuje się Dżadżaj, on no i znowu będzie atak. Tańczy na nogę. Teraz był prawy z dołu, wydawało mi się, że będzie 27 sekund. Myślę, że jest sporo czasu na to, żeby przymierzyć ponownie. Jeden, dwa ciosy i myślę, że będzie problem. Ale drugi prawy bardzo dobry. Dochodzi celu. Jeszcze kilkanaście sekund. Jeszcze jeden prawy. Wstrząsnął tym prawym Masternak i teraz cała seria będzie. Tak jest, jeszcze jeden prawy dochodzi. Przygląda się Grzegorz Malenda. Jeszcze kilka sekund do końca. To też znany pięściarz z czasów z igrzysk olimpijskich. On również walczył podczas igrzysk w Baku. Tylko, że wyższej kategorii. Mocno bite już jest lewe oko Dżadżaja, opuchnięte. Tak, cały czas trzyma lewym prostym. Stopuje te ataki pięściarza z Kosowa Mateusz Masternak. To w dwóch miejscach. Jest tam guz w okolicy skronia i skroni podbite oko zawodnika z Kosowa. Na pewno ta jego lewa strona już mocno ucierpiała. No, ale już wyraźnie zwolnił w ataku Dżadżaj. Nie no, tak naprawdę robi krok do przodu, ale już nie zadaje ciosów, nie otwiera się, przygląda się temu, co zrobi Polak. Jest bardzo pasywny, a Polak będzie robił wiele, bo tych luk w obronie Dżadżaja jest sporo.
Tak, tak. Tutaj widać, że pole do popisu ma spore. No ale teraz trafił prawym na lewą rękę. No tak. Pochylił głowę, ale właśnie, ale trafił. Masternak ma tą łatwość skręcania, tak jak w tej chwili, brody do tyłu. W taki meksykański, powiem, sposób. Latynoski. No i to powoli zamknął. No, no proszę, jest, proszę. Tak jest, jest, tak jest. Tak jest, to było widoczne już, że to już jest, proszę. Nie widzi tego ręcznika. Ręcznik. Nie widzi ręcznika. Panie sędzio, jest ręcznik.